Obchody 650. rocznicy Katedry Ormiańskiej we Lwowie zgromadziły Ormian z Ukrainy i przybyłych z Polski potomków polskich Ormian, niegdyś licznie zamieszkujących te ziemie. Uroczystości powiązane z nimi liczne imprezy towarzyszące odbyły się w dniach 14-15 września. Zjawiliśmy się tutaj w Lwowie z całej Polski, no prawie wszyscy Ormianie, których dało się zebrać, żeby uczcić ten świąteczny dzień jubileuszu 650-lecia. Wybudowania tej katedry przez naszych praojców za pieniądze Panosa, syna Szachinszacha z Kaffy, z Krymu, ale przez muratorów ze Śląska. To mistrz murarski Dolin z Wrocławia został zakontraktowany przez lwowskich Ormian i tutaj tę katedrę postawił. Na dziedzińcu świątyni odbyło się uroczyste przekazanie ołtarza Ukrzyżowanie, który został odnowiony z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Polska finansuje także prace konserwatorskie prowadzone we wnętrzach Katedry Ormiańskiej. Praca nad Golgotą trwała 3,5 roku, dlatego tak długo, bo obiekt był bardzo skomplikowany pod względem technologicznym i historycznym też. Jest złożony z kilku rzeźb z różnego okresu. Nigdy nie został zaprojektowany jako taka spójna całość, tylko rzeźby zostały podarowane z kościołów rzymskokatolickich i tu Ormianie złożyli Golgotę w całość. Jedynie kamienie z tła zostały wyrzeźbione specjalnie na tą okoliczność. Według tradycji ormiańskiej wszystkich obecnych zaproszono na tak zwany obiad miłości, agape, gdzie każdy mógł spróbować mięsa i wina. Od dawien dawna nie było chyba tutaj mszy świętej, bo w rządu ormiańskim, katolików Ormian, można myśleć. I rzeczywiście to wielka radość, nie wiem, może i łzy też, jakieś wzruszenie, bo jest to takie historyczne wydarzenie. Dzisiaj widzieliśmy, że są z Czechów rządu, były grekokatoliki, był apostolski kościół, ormianokatolicy były i były takie ormianokatolicy, którzy przyjechali z Polski. Ale też mogę powiedzieć, że i są ormianokatoliki tutaj we Lwowie i są w różnych terenach, w różnych miastach w Ukrainie. Jubileusz Katedry Ormiańskiej zbiegł się w czasie ze świętem ulicy Ormiańskiej, w którym uczestniczyli również Ormianie z Polski. Dzisiejsi Ormianie, a przede wszystkim nasz wielki przyjaciel Wartke Arzumanian, nawiązując do tradycji Ormian, polskich Ormian lwowskich, próbuje przybliżyć tą historię i kulturę i od 2 lat organizuje właśnie jesienią święto ulicy Ormiańskiej, po to, żeby nawiązać do dawnych tradycji. W tej tradycji był na przykład bal ormiański, który był balem dobroczynnym i ze środków zebranych na tym balu fundowano opiekę, szkołę, bursę dla ubogich dzieci zdolnych, nie tylko Ormian, również innych mieszkańców Lwowa i okolicy. W Galerii Obrazów w ramach Święta ulicy Ormiańskiej zaprezentowano wystawę obrazów Antoniego i Kajetana Stefanowiczów. W otwarciu ekspozycji uczestniczyli potomkowie rodziny Stefanowiczów, którzy obecnie mieszkają w Polsce. Antoni Stefanowicz, uznany artysta lwowski, współdziałał, doradzał arcybiskupowi Józefowi Teodorowiczowi w jego pracach i działaniach związanych z rekonstrukcją, z odnową Katedry Ormiańskiej. To Antoni Stefanowicz był autorem jednego z fresków w Teatrze Opery i Baletu przedstawiającym 10 postaci kobiecych. Iluzja jest pętla Antoniego Stefanowicza. I tu właśnie Antoni Stefanowicz poświęcił sporo swojego czasu nie tylko twórczości artystycznej, a zasunął głównie w portrecie, ale również swojej pracy pedagogicznej.